Tutaj na terenie Nowej Huty prawie 5 tysięcy byłych żołnierzy i członków ruchu oporu pracowało i oni byli głównymi inspiratorami życia Nowej Huty. Żeby to nie poszło na marne, żeby nie poszło w zapomnienie, to starałem się i staram się do dnia dzisiejszego, żeby to muzeum oddawało chociażby część prawdy o tych ludziach, którzy właśnie całe swoje życie zawodowe poświęcili na budowie Nowej Huty. Rotmistrzu Pilecki, twardyś jak ze stali, Hitler cię nie skruszył, bał się cię nie stali. Hej, hej, rotmistrzu, z hartowanej stali, nie skruszył cię Hitler, bał się cię nie stali. Wkrótce dowiecie się państwo, kto został nowohucianinem w roku 2016. I nieprzypadkowo nas wprowadziła w ten nastrój ta piękna ballada o rotmistrzu Pilecki. Kapituła Głosu Tygodnika Nowohuckiego jednogłośnie przyznała tytuł nowohucianina roku za rok 2016 panu kapitanowi Franciszkowi Baryle. Brawa, proszę. Pan kapitan Franciszek Baryła jest mieszkańcem Nowej Huty od 1954 roku, czyli od 63 lat. Jako młody chłopiec prowadził sabotaż gospodarczy w fabryce maszyn w Zawierciu przeciwko okupantowi. W latach 41-45 początkowo w GLPPS, a później w Armii Krajowej. W latach 50-51 ukończył szkołę dyplomatyczno-konsularną przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych i został nawet w 52 roku attaché w ambasadzie w Pekinie. Ale po ujawnieniu przynależności do Armii Krajowej pod koniec 1953 roku został 1 stycznia 1954 wydalony ze służby dyplomatycznej z wilczym biletem. Bardzo serdecznie gratulujemy, panie kapitanie. Jest. Bardzo serdecznie gratulujemy. Chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że dla mnie i nie tylko dla mnie Nowa Huta była taką przystanią, gdzie tutaj mogli pracować ludzie wyklęci, ludzie, którzy nie mieli prawa gdzie indziej być zatrudnionymi. Nowa Huta umiała walczyć i o wiarę, i o krzyż, i solidarność, i to, żebyśmy mieli Nową Hutę coraz bardziej piękniejszą. Serdecznie dziękuję jeszcze raz. To miasto i to społeczeństwo weszło na stałe w życiorys kardynała i papieża Jana Pawła II. Nowa Huta Karola Wojtyły to film dokumentalny, który opowiada o niezwykłej roli, jaką odegrał w kształtowaniu się Nowej Huty Karol Wojtyła. Najpierw jako biskup, arcybiskup, a w końcu ojciec święty Jan Paweł II. Przyjeżdżał wielokrotnie do Mistrzejowic, towarzyszył księdzu Kurzei w budowaniu Zielonej Budki i mój tato to wszystko archiwizował, filmował. Tych materiałów filmowych było bardzo dużo, natomiast tata nie mógł tych materiałów przytrzymywać w domu. W domu była rewizja, tato się bał, że te materiały zostaną utracone. Dlatego też przekazał je do kurii. Niestety w latach 70. po wybraniu Karola Wojtyły na papieża większość tych materiałów zaginęło, natomiast część zostało. Tak myślę, że około 30% materiału zostało. I te materiały stały się jakby podstawą do tego, żeby zrealizować właśnie ten film. Już jak został papieżem, pierwsze Boże Narodzenie mówił do mnie, a ja wspominam Nową Hutę. I tak bardzo bym jeszcze raz chciał przeżyć tę pasterkę w Nowej Hucie pod gołym niebem z tymi ludźmi. Bardzo ważną rolę to odgrywają materiały dokumentalne. To jest podstawa. Te materiały filmowe, dokumentalne, w dużym stopniu unikatowe, nie publikowane nigdy wcześniej. To jest jakby pierwszy punkt. Z drugiej strony żywe wypowiedzi osób, które zetknęły się w Nowej Hucie z Karolem Wojtyłą. Padał gęsty deszcz, a mimo to zgromadziło się ponad 70 tysięcy ludzi. Wszystkie ambasady w Polsce posłały swoich przedstawicieli.
Z chwilą, kiedy stało się jasne, że Arka Pana powstanie, kiedy ta budowa była już niemal na finiszu, społeczeństwa innych obszarów rozbudowującej się ciągle Nowej Huty zapragnęły także mieć swoją świątynię. I w ten sposób zaczyna powstawać kościół w Mistrzejowicach. To jest kolejna epopeja budowy kościoła nowochódzkiego związana z księdzem Kurzeją, z Zieloną Budką. I także jej towarzyszy stała obecność Karola Wojtyły. W sierpniu tamtego roku razem z tatą bardzo intensywnie pracowaliśmy na tym filmie. Tato wiedział, że idzie do szpitala, obawiał się trochę tej operacji, więc starał się jak najwięcej zrobić, jak najwięcej jakby skończyć pracę nad tym filmem do czasu, aż pójdzie do szpitala. Przewidywaliśmy, że tata w szpitalu nie będzie długo i wtedy mieliśmy wrócić do pracy i wsiąść do montażu. Niestety w trakcie jakby tej pracy tato odszedł, zostałem sam. Dla mnie było bardzo ważne, żeby ten film skończyć i oddać właśnie tym filmem hołd jemu. Zawierzam ten kraj, moją ojczyznę, to miasto, Nową Hutę, królowej polskiej korony, świętemu Maksymilianowi. Leży mi na sercu dobro mojego narodu. Ufam, że to życzenie, które wyraziłem na początku mojej pielgrzymki, pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja, spełni się.